Siemeczko, jestem Kortem Games. Witam was na Miłospolarstwie. Dzisiaj będziemy zrobić sobie nowicę po rzepaku, ponieważ planuje szybka akcja. Musi być szybka akcja, bo chcę zasiać sobie żyto, kiszonkę, bo tam będzie kukurydza. Właśnie. Więc no co, musimy to sobie ugramić. Siadamy do naszego kejsika. Niedużego, bo zapnę sobie tego mniejszego mycie. Jak za chwilę WhatsApp, nie, bo to żeśmy robię tym małym. Wiadomo, że jest nowy nabytek, mam powiedzieć, cudzysłowie. Nowy. Ale my to sobie odpocznie, niech sobie odpocznie. Jak sobie to rozrywam właśnie tym właśnie zestawem. Potanerzowane, skupowanie, porobione. Po przetrząsamy na trawa już. Wiecie, żeby troszeczkę lepiej to się rosło. No tak myślę, że chyba za dwa dni to będzie pasowane już. Czekajcie, tylko teraz tak, dopasować sobie miek. Mniej więcej taki, będzie nowy, no 1000 obrotów. Wiecie, wolę to, niby to na pompie ma, ale nie wiem, czy będę takiego obrotu przytrzymać. No uważnie, będę mógł. Posiedzę, troszeczkę to ciało wygląda. Musieczka nie znika, ale to nic. Trochę tak, akcja oporowa, bo ponieważ tak powiedziałem, że to będzie kukurydza. Czyli tak, tutaj będzie, mam powiedzieć, już testowany na tym odcinku, właśnie bezrokowiec. Bo chcę bezrokowo zrobić tutaj na szybko uprawić tutaj pod te żyto i zasiać bezpośrednio później żyto. No więc no jest tutaj, będzie oporowo. Tak by po prostu było, więc niestety będą dwa, może nawet trzy odcinki z tego jednego pola. No nic na to ja nie poradzę. Tak to jest, ja życiowałem, tak samo przecież wiadomo jest, że jeśli jest jedno pole też przeznaczone, powiedzmy na kieszonkę, jest szybko jakieś nieobrone po zbiorach, więc no tak samo i tutaj niestety tak to musi być. Czekajcie, bo się trochę machnąłem. Czekajcie, co jeszcze muszę pierwsze zrobić? Muszę wziąć sobie tutaj ten liści. Czemu nie chce mi się to kupnąć? Więc wiecie, no muszę tak coś zrobić po prostu. A to co zrobić? Jeśli chcę tutaj mieć szybko żyto zasiane, bo pewnie jeśli by już poszło, to szczerze myślę, że jeszcze w listopadzie, nie będę, bo to jeszcze musi być okrywa zimowa, musi prawdopodobnie być zrobiona, więc to będzie dopiero w marcu cięte, w tamtym roku, na tym roku wyszło, pamiętam wtedy wyszło, że w marcu już mogłem sobie ogarnąć, ściąć po prostu i wziąć, przygotować sobie powolutku pod kukurydzę. W tym roku myślę, że będzie to szybciej. Myślę, kukurydza siana, nie będzie siana w maju, tylko będzie musiał sobie ją zasiać w kwietniu z tego względu. Proszę Państwa, żeby móc no już jako tako szybciej to zsiąść, bo na pewno znowu będę musiał w listopadzie ciąć kukurydzę, co mnie troszeczkę no z jednej strony nie smuci, troszeczkę nawet cieszy, ale to wiadomo, to nie jest taki radość, taka radość jakbym chciał. Tak powiedzmy, no ale zobaczymy, może w październiku będzie koszane. Wszystko zależy, jaka pogoda będzie. Na razie co, rozlewamy. 86 tysięcy na koncie, no. Przepaczek na przyczepach. Zastanawiam się w dalszym ciągu, czy go sprzedawać, czy go magazynować. No ale jest problem, że jednak te hale, które postawiłem, tak to można powiedzieć, znaczy ta jedna hala zielona, no zbytnio nie współpracuje ze spawaniem zbóż. No jest taki mankament. A myślę, że się to pracuje i będzie wtedy lepiej. Bo tak to muszę na środku hali wysypywać i muszę to podgarnąć. Więc troszeczkę liptą pod tym względem, ale coś za coś. Na tym 100 parę tysięcy to nie ma co się szczypać, że takie coś tutaj powychodziło. Takie zawsze defekty muszą być. Dobra. Tak, nie wiem, za poprzeczniak sobie to trzeba mniej więcej będę jeździć na jednej ścianie prawdopodobnie. Jedną ścianą z tego względu, żeby wiedzieć ile tych gnojowicy tu pójdzie. Ogólnie to przyjeżdżają już chłopaki tutaj znajomi i wziąłem właśnie tą gnojowicę ode mnie. Bo tej gnojowicy mam za pewno, po prostu mam za pewno tej gnojowicy. Ja tego nie wykorzystam, no nie mam bata. Więc po 10, 20 złotych, przepraszam, już 20 złotych za 10, za beczkę, za 1000 litrów, właśnie beczki. Gnojowicy. Może powiedziałem 1000 litrów gnojowicy za 20 złotych.
Tak, to tak miałem powiedzieć, chyba inaczej powiedziałem, ale już mam ważne. Właśnie taka kwota, myślę, że jest adekwatna w miarę. Oczywiście będą może być rany, to jest też różnie różniście z tymi cenami właśnie tej gnojowicy. Więc ja sobie 20 zł wystawiłem, będą brać bez problemu, więc ja się bardzo z tego cieszę, że wiecie, to jest jakieś 500 tysięcy będzie litrów do sprzedania, może tam 400, więc to troszeczkę kasy, no jednak przytulę, no bo nie są jakieś kolosalne pieniądze, ale lekki budżet mi tutaj, można powiedzieć, wzmocnił właśnie ta gnojowica. Te pieniążki z tej gnojowicy, to mnie bardzo zadowoli, tak? Więc jakoś do grosza, a no może teraz daliśmy mi kupę pieniędzy na właśnie zakup pociągnika i właśnie bezrykowca, ale powiedziałem, że ten bezrykowiec już był zaklepany, to już nie mogę tego odmówić. Musiałem, bo już miałem to kupić za wszelką cenę. Więc mówię, teraz zobaczycie, jak to będzie bezrykowiec sobie latał tym klas. Myślę tak, nie to, wiadomo. Że to tak typowo pod kieszonkiem, to nie będę jakieś tam głęboko tutaj nie wali, może jakieś tam te 20, może 18 cm. Wiecie, tylko żeby to lekko przemieszać, nasiać to pod wiadomo, nie będę ani tego pyskał, ani tylko tu dawał z tym żytem na kieszonkę, tylko po prostu będę to robił tak, żeby tylko po prostu nawieść. Tak teraz znajomicą wziąć sobie to później nawozem. Na wiosnę nawóz sobie sytuć zaraz w marcu, czy tam na końcówkę lutego, w zależności jak tam azoty będzie można sobie tutaj dawać. I myślę, że tam końcówka kwietnia, to już będzie na pewno, końcówka, przepraszam, nie kwietnia, tylko końcówka marca, początek kwietnia, jakoś tak to będzie na pewno nastane, więc no, zobaczymy. Jestem ciekawy, sam się zastanawiam, jak to wszystko finalnie wyjdzie, no bo tego rzepaku tutaj było dość sporo, tutaj ciekawe, ile kwestii też będą oddać. Bo tu raczej będę liczył na to, żeby to pewnie skosić na kieszonkę, ten kawałek. No, w tym roku sobie trochę dowalić do pieca z tą kieszonką, żeby po prostu już mieć spokój, powiedzmy, z paszą. Ponieważ mimo wszystko to i tak mam tego multum, bo jest lipiec, ja dopiero otworzyłem się na kieszonkę z pierwszego, bo nie, przepraszam, z zimowego, z zimówki właśnie, czyli z poprzedniego sezonu, można powiedzieć, dopiero kiszonkę, a tego idzie, naprawdę, teraz to idzie, troszeczkę te belki mi trochę nadgoniły, ale wiadomo, te kiszonki też nie mogę cały czas dawać z belek, bo chociaż te pyzmy też sobie mam. Ogólnie, jak mówiłem kiedyś na odcinku, że będę planował kupić przyczepę. Plany się lekko zmieniły. Bo przyczepa, którą chciałem kupić, ona kosztuje mniej więcej 100 tysięcy. Powiedziałem, że teraz akurat w tym momencie 100 tysięcy. Ja raczej nie będę liczył dawać na tą przyczepę, bo to sensu nie ma. To mi się nie zwróci. Nawet przy odwozie pieniędzy. Więc już mi się coś pochnąciło, czy coś muszę niestety tak zrobić. I wtedy dopiero będzie naciągać. Nie wiem, co się dzieje. Przed odcinkiem ładnie to nachodziło, teraz niestety to jakoś ładnie nie idzie. Ta fajnie przeciwniczka się będzie odstrzeliła, fajnie to wygląda. Więc myślę, że też fajny problem będzie z tego, no ale zobaczymy dopiero gdzieś 3-4 odcinki na zasadzie to. Właśnie na tym lipcu musimy troszeczkę zostać. Więc no coś za coś, tak to powiem. No takie życie, no wiecie, no ja tutaj chcę robić jak najwięcej w sezonie, wam pokazać, jak to wszystko, ta otoczka cała wygląda. Tak jak w życiu realnym, między blok, to się mówi, w życiu im więcej bloków się zrobi, tym lepiej, tak samo i tutaj, tak samo się nagrywa więcej tego sezonu. Chcę przyjechać w końcu te kostki, biegnić się w gnoj, bo to już widzę, aż niedobrze jeszcze wyglądają te kostki. Na pewno zginiły po tych deszczach, ale fajnie to wszystko wygląda. Fajnie. Jedynie minus tego, że jak udaję po ścienisku, a to chyba każdy to wie o tym, jak się po ścienisku daje gnojowisko, to właśnie ta ścienisko znika, więc troszeczkę tak troszeczkę znika, to jest taki tylko delikatny minus tego, no bo jednak w życiu realnym to by jeszcze troszeczkę tego zostało, tak by fajnie by nałożyło się i wtedy by było elegancko, to wiecie, no nie chcę talerzować, bardziej bezrykowca, pomoc to fajnie wymiesza.
Pogrzebę właśnie. To elementy, kurwa, co mówią Zmierka Ziębowi. Te łodygi. Mam tego co odblokowano. Te łodygi właśnie rzepaku. Czy to fajnie wymierza, czy nie? Jestem tylko. No bo jak mi się coś tutaj padzik jadoli. Czy to będzie fajnie tutaj wszystko wymieszane? Teraz mówię. No w sumie teraz dopiero dwie maszyny pod klasa. No ale powiem szczerze, to ma takie już miałem konkretne maszynki, bo taki jeden zestaw pochłosiewny. To na 4-metrowy silnik to jest już nie jest licha maszynka, teraz mamy bezrodkowca 3-metrowego. Więc to już coś tam w klasie odbędzie powolutku u nas na tej gospodarce robił. Więc ja jestem zadowolony z tego wszystkiego, że tak to będzie ładnie robiło, tak? Więc no. Coś tam się już powoli pod tego case, nie case'a, mylę się z case'em, że do tego klasa że coś tam już będzie się powoli pojawiało. Właśnie. Jakieś maszynki. Czy coś więcej? No pług, to już jest typowo pod case'a tego, no bo tak. Mamy tego mniejszego case'a, który na pewno w 100% będzie sobie radził z tym orzutnikiem, no bo to jest 94 konie, a 9,5 tony orzutnik, no to on tam bardziej w dupie będzie się to ciągnął. Bez żadnych problemów. Mamy takie trzy ciągniki, które, powiedzieć tak szczerze, nie będę musiał rozpinać. My się powiedzmy, mam odwagę, tak? Mam odwagę. Odwagą sobie będę mniej ładował. Małym może case'em rozwoził. Tym będę sobie ładował, a tamtym będę ładował siał. Już mam nowy zestaw, który mam powiedzieć w ciągu jesieni. Mam trzy ciągniki, które nie rozpinam w całkowicie, tylko już mam cały zestaw przygotowany. Już się nie martwię tym, że muszę przepinać się, rozpinać i typu i cudować nie wiadomo jakie rzeczy. Tylko już po prostu mam luks. Petardę. Właśnie zestawik. To mi bardzo odpala. Wiadomo. Szczerze, dobrze zrobiłem, kupiłem ten silnik. Ten zestaw próbował się w zasadzie. Cały kompletny. Naprawdę teraz to on będzie mi na pewno dupę ratował niemiłosiernie. Z tym wszystkim. No wiadomo, to 40 tysięcy kosztuje. 45 tysięcy dla mnie, tak. Pamiętam, że tak za duże takie przełomowości są. Ale niech ktoś się zastanowi, po co ja cały czas tak kupuję, tak? Wymieniam te maszyny, kupuję coś nowszego, coś starszego. Pamiętacie? Po co to właśnie było? Znaczy, czemu tak właśnie jest? Że ja muszę kupować praktycznie, mogę powiedzieć, kupować jakieś maszyny, kupować cokolwiek. No bo jestem na bacie. Jestem na bacie. I żeby wiadomo, ten obrót pieniądza był, no to ja coś muszę kupować, tak? Tego mleko jest trochę tańsze cenie. Mamy tutaj ten przełom tych maszyn, no bo zawsze okrocznie coś tam, ten bilans musi być większy, mniejszy, ale musi być. Więc to też ma znaczenie. Na dopiero do batu zejdę za 3 sezony. Prawdopodobnie, tak, czy za 3 sezony sobie zejdę z batu. Z tego, proszę Państwa, powodu, że przyjąłem dofinansowanie. Jak wziąłem dofinansowanie, o Jezu, wziąłem dofinansowanie, to musiałem iść na VAT. Więc no to już samo się mówi, że coś tutaj trzeba mniej więcej kupować, tak? Te maszyny, nie maszyny, jakieś modernizacje, czy właśnie postawienie domu, obławy, czy to później nawet domu, no bo ten dom też będzie się liczył, później ma czego zwrot. Właśnie matu. Więc no tutaj też będzie zajebiście. No na razie w ciągu tych 2 lat, tak, drugiego sezonu, tak akurat do listopada mamy odwagę. No to wiadomo. Ja tego VAT-u jeszcze nie cofałem, bo praktycznie mogę powiedzieć, że się zerowałem. Dlatego ja tą umowę postawiłem za 550 tysięcy z bydłem, no bo mi cofnęli 2 lata. Tak ja już nie wziąłem tego VAT-u i zakupu bydła, tyle mi wyszedł całkowicie obyt pieniążka, można powiedzieć, VAT-u. Więc policzyć teraz 23% VAT-u, no to trochę jeszcze więcej pieniążków byśmy ponad 100 tysięcy musieli jeszcze dołożyć na swoich. Ten VAT się troszeczkę nam zwrócił. Więc no, dlatego będzie tak mniej więcej rozkminione to przeze mnie pod tym względem. Żebyśmy mieli fajną tą serię i tego te modernizacje, te kupowanie, stawianie tych paneli, właśnie żeby ten prąd był tańszy, te panele, te ciągniki, te maszyny, cały czas znowu tego wszystkiego jest,
No bo musi być. Na bazie człowiek jak jest, to musi mieć ten ogród pieniądze, tak? Ten pieniądz nie może sobie leżeć tak od tak sobie, tylko musi być w obrocie. Więc dlatego to co mam, no to jest może też powinien troszeczkę troszeczkę taniej mi sprzedawać, dłużej, ale no, to już tam nie się kaszpa, wiecie, szuram nad tym. Z taką realnością nie mogę sobie grać, no bo się aż tak mocno nie dorobili moim zdaniem. No bo teraz z 500-800 zł właśnie za pszenicę powiedzmy, no to te 23% VAT-u podejrzewam, bo powiedzmy no, mniej więcej po 23%, no to byśmy mieli ile? 100 na 200, około 200 zł mniej na tonie? Coś 150-200 zł byśmy mieli tylko mniej na tonie, więc wiecie, gotówki. To z jednej strony fajnie, z drugiej ciulowo, no ale wiadomo. Nie mogę aż tak typowo grać realnie, no bo byśmy się tutaj zanudzili, no nie oszukujmy się. Tutaj wiecie, maszyny się zmienia, bo tak, pierwsze, wyśpam się do siebie tam, czy nie? Po drugie, żebym ja też miał fajne z tego grania. To jest takie dwa rzeczy, które są ważne dla mnie. To mi też troszeczkę się jęczmienia zasiało. Więc, a nagle przelobowałeś tych maszyn, których wszystkiego jest tak, żeby było. O, już mi się ładnie złapało. Powiem szczerze, chyba uchwała Szmitka to będzie chyba, moim zdaniem, chyba ostatni, może nie ostatni, jeszcze dwa sezony pewnie pociągnie uchwała Szmitka, a że już później będzie się chyba wziąć i po prostu wymienić tą uchwałę Szmitkę na jakąś chybeczkę dość. Muszę chyba etapą, można powiedzieć, pod tym względem. To muszę troszeczkę wziąć chłopaków, jak bardziej by to mi trochę porównali, bo te coś mi poknocili, coś tam zaczęło pękać, ten beton, a tak nie powinno być. Więc myślę, żeby pojechać i tam pewnie podobnać to wszystko, no to będzie się znowu wyjechało z kosztami. Ale coś za coś, tutaj myślę, że ta beczka powinna mi chyba starczyć teraz na to, żeby to po prostu już ogarnąć. No, powinno, fajnie. No i co, następny odcinek będzie z bezorkowcem. Szczerze, muszę dzisiaj nagrać się odcinki. Trochę jestem kurwa zmęczony, ale nic. Trzeba, to trzeba nagrywać. Nie ma co się smucić. Nie ma co płakać. Bo jeszcze muszę to nagrać. Jeśli co będzie gadał, że dom, że pójdzie wszystko. Tylko dwa odcinki i mam do niedzieli spokój, bo z tego względu, że świadka przyjeżdża za szlagiem. Właśnie w środę, a mieli przyjechać w sobotę, a w piątek. No i wiecie, nie chcę, ale ma być przerwę. Na szczęście to, wiecie, dobrze się udało go tego kompa ogarnąć, reanimować i że on jeszcze działa. Więc tutaj jeszcze w miarę to wygląda, no, podejrzewam, że jakościowo to nie będzie rozwala, mimo że gamla gamla taka aktywna rozdzielczość niby, bo ta AA to chyba jest aktywna rozdzielczość. No i tutaj szczerze mówiąc, jak to renderuje niby w Adobe, nie wygląda tak ładnie później, jak chcę przerzucać na Full HD. Właśnie to zależy od monitora. Jeżeli rozdzielczość Full HD jest monitora, to jeszcze miarę wygląda, ale jeśli 2K przerzuci się na Full HD, to jeszcze nie jest ten taki ładny efekt. Nie wiem, możecie napisać. Czy jakaś jest różnica, czy jakoś to gorzej wygląda, czy nie. No bo ten komputer też nie jest jakąś chyba bestią wydajnościową, no ale nie szło to. Więc tak, tutaj kończymy to. Nie wiem, zaraz uprawimy. Będą 12 godzin. To trzeba bawić coś tak samo jak 12 godzin, tak samo jak chyba godzin trzeba właśnie przeładować. Tak chyba samo trzeba. Znaczy nie przeładować, tylko przykryć. To chyba tak samo trzeba mieć właśnie z tym. Że to ja mi to się nie mylę, ale to możecie mieć. Ja nie stosuję aż tak. Wiecie, nie spadam to niby, ale wiadomo. A nic nie może się przyjebać od końca. Dlatego. Więc ja wolę nie ryzykować. I tak już mam lekkie problemy z agencją tutaj. Ale to wam powiem w następnym odcinku. Co i jak to wygląda i czemu mogę z tego zaczynać, bo może będzie taki troszeczkę dłuższy wątek.
A jest czym, o czym rozmawiać, bo wyszło dla fajnych, dla mnie niemiłych informacji, niemiłych akcji, tak to można powiedzieć. Więc co, trzeba będzie wziąć jedną rzecz tutaj ogarnąć sobie, jeśli będę chciał dalej budować bydło, ale to mówię już w kolejnym odcineczku, nie na tym odcinku. Będzie poruszane, więc co? W dzisiejszym odcinku byłoby to na tyle. Jeśli takie się spodobało, dajcie w górę komentarz, linki za oglądanie. Trzymajcie się następnego odcinka. Na razie, cześć.